oddanie do użytku zmodernizowanego poziomu 170 kopalni Guido, 65-lecie Filharmonii Zabrzańskiej, Dni Wolontariusza oraz pracę w strefie ekonomicznej. To niektóre z punktów, jakie znalazły się w sprawozdaniu prezydenta miasta z prac w okresie międzysesyjnym. Stabilnie ocenia politykę finansową miasta. Agencja podtrzymała ocenę naszych finansów na poziomie BBB+. W ocenie krajowej i w ocenie międzynarodowej na poziomie BB+, czyli mówiąc krótko, zauważyć należy, iż rating nadany miastu Zabrze znajduje się na poziomie inwestycyjnym. Jest to bardzo ważne, dlatego że wiele ambicji inwestycyjnych jeszcze mamy. Na pewno jest jeszcze wiele do zrobienia. Wierzę, że stabilna polityka finansowa pomoże nam te zadania zrealizować. O modernizacji torowiska w Zabrzu mówił Kazimierz Ladziński, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej. Naczelnik Wydziału Ekologii Janusz Famulicki mówił z kolei o działaniach podjętych przez miasto na rzecz ochrony środowiska. Radni głosowali nad 14 projektami uchwał. Dotyczyły one m.in. gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2016, nadania imienia profesora Zbigniewa Religi placówkom wchodzącym w skład zespołu szkół ogólnokształcących nr 1. Imiona Stanisława Bieniasza oraz Jerzego Kukuczki otrzymały dwie nowe drogi. Radni przyjęli również plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Zabrzu na rok 2016. W trakcie sesji Stanisław Sidor, prezes Zabrzańskiego Stowarzyszenia Kupieckiego, przekazał pani prezydent przyznaną przez Kongregację Przemysłowo-Handlową w Warszawie statuetkę Syzyfa przyznaną w kategorii Prezydent Roku. W ramach współpracy z samorządem gospodarczym i wspierania inicjatyw organizacji biznesowych szczególnie cenne są następujące dokonania pani prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik. Otwarcie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości w Zabrzu, powołanie biura do spraw inwestorów, powołanie Zabrzeńskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, powołanie Rady Gospodarczej oraz osobiste zaangażowanie, planowanie rozwoju gospodarczego miasta. W trakcie sesji poruszono także problem sprzedaży mieszkań zakładowych wraz z lokatorami po byłym linodrucie. W sesji uczestniczyły także osoby reprezentujące Zabrzeńskie Stowarzyszenie Kupców Wolny Handel.